Okidoki. Spokojnie. Dawajcie znać, piszcie jak to chodzi. I jak to wygląda? Gdybyście się zastanawiali, dlaczego nie było streama przez ostatnie parę dni, to właśnie dlatego, że byłem zajęty ustawianiem 60 klatek na sekundę. Matko jedyna, to jest mój serwer? Jest normal na nim? Bez jaj. Jeżeli chodzi dobrze, no to chodzi dobrze. Nie będę narzekał. Kurde, no. Bez jaj, przecież facet dostawał w czaszkę i ten. No ale dobra, niech tak będzie, no trudno. Czyli czwartek, także musi być new news. A, shit. Dobra, spróbujemy się jakoś. Może pojedziemy jakimś samochodzikiem. Wow! Panie kochany. Widziałem tutaj zrzut zwiadowcy gdzieś. Coś go nie widzę tutaj, ale na pewno gdzieś tu jest, co? Dobra. Liczyłem na to, że złapię tutaj tego zwiadowcę, ale wygląda na to, że po prostu się wyłączyłem z akcji. Na jakiś czas. No trudno. Trudno, trudno. Będę musiał biegać przez całą mapę. Znaczy, według tego, co tutaj mam napisane, konfiguracja streama jest nieodpowiednia, ale to dlatego, że jakby hitbox przyjmuje, że powinno się streamować w 25 w 30 klatkach. Natomiast ja wczoraj gadałem z miłymi facetami od hitboxa i zdecydowanie można
Rzucę chłopakom apteczkę. Ole, gra na normalu, taki żart, no ale dobra, już są pal licha. Już tak się wbiłem. W ogóle kto... Dlaczego na Jaroku jest normal? Ja tego nie rozumiem do końca. Nie wiem, czemu tak jest. Dobra, zejdziemy tych gości od tyłu. Chyba, że ktoś to zrobi wcześniej. Ja podejrzewam, że ludzie, którzy grają na normalu, to za bardzo grać nie potrafią i... Ale to, tak to jest, jak się gra na normalu całe życie. Więc właściwie nie jest to specjalne wyzwanie, ale spoko. Patrzcie, ilu snajperów, kurde, jak choinki kolesie wyglądają. No dobra. No dobra. Tam nie bardzo jest jak podejść do tych snajperów. Ja bym ich chętnie gdzieś tutaj zaatakował, ale... Ale muszę wam powiedzieć, że gra w Counter-Strike'a zdecydowanie... Ja myślałem, że to... Kurde, skończyło mi się ammo, fuck sake. Gra w Counter-Strike'a zdecydowanie wpływa na poprawę umiejętności, to się nie da przecenić tego. Muszę jakiegoś kolesia dopaść i broń mu zabrać, bo... Nie no, zobaczcie, co się dzieje, przecież wiecie, jak ja jestem cienki. Ah, shit. Mogłem podejść bliżej. Niestety nie miałem ammo, to mi ich wszystkich sklepał. Okej. Okay. No dobra. Strasznie zawsze mnie bawiło, że ludzie uważają, że na hardkorze się gra łatwiej. Shit. Kurde, muszę tych łajdaków dopaść tam. Tam, taram, tam, tam, tam. Pozaznaczałem to, co mogłem. Shit, za dużo ich tam było. Na hardkorze nie gra się łatwiej, bo jeden strzał i trup. Na hardkorze też dostajesz jeden strzał i jesteś trup. Na hardkorze się gra dużo, dużo trudniej. Musisz reagować znacznie szybciej i spodziewać się, gdzie nadejdzie przeciwnik, to... W ogóle nie ma porównania. Zresztą ja gram i na hardkorze, i na normalu i widzę różnicę po prostu. Ludzie na normalu znacznie słabiej ogarniają. Dobra.
Trzeba by jakoś tam podejść. Ach. Zdaje się, że tu jest zmiana magazynka, powoduje wyrzucenie pozostałych pocisków, więc... Strasznie zużywam ammo szybko. Dobra, mamy swój pojazd. Dobra. Spróbujemy nie dostać od snajpera w plecy, ale to nie będzie proste. Przejmujemy tą flagę. Dobra, przyjęliśmy to. Co tam się dzieje ciekawego? Fajnie by było zaczaić się tam na tych snajperów, którzy stoją tam. To by się przydało ammo, bo... Coś tam się ostro strzelają. Tutaj ktoś jest, ale nie wiem dokładnie. Tutaj. Lekarstwa. Oberwałem. Strasznie zużywam ammo szybko. Ja podejrzewam, że właśnie ten magazynek. Okay. Zajrzyjmy sobie. Kurde, tylko człowiek na chwilę wystawi głowę, już dwa strzały ze snajperki przyleciały. Nie da rady się tu wychylić. Spróbuję pojechać na dach i z dachu skoczyć. Gdzieś dalej może. I się dobrać do tych snajperów tam po drugiej stronie, ale... O, ammo. Tam jest snajperów jak mrówków. Wiedziałem! Widziałem, nie stój tam, mówiłem do siebie, ale nie. Okej. Okay. No dobra, gdzie by tutaj... O! To się może udać. Ninius będzie po tym, jak skończę tą rundkę. Już niewiele tiketów zostało, szczerze powiedziawszy, w tej rundzie. No zobaczymy. Już gram tym szturmowcem, znaczy... żołnierzem. A nie mogę się doczekać na Battlefront. Nie wiem, co ci strzeliło do łba. Wracaj tu natychmiast. No i nie, no przegramy, come on! Trzeba było strzelać! O, się najeździłem! Bosiu drogi! Ładnie poszło, ale ja nie lubię grać na normalu. Nie wiem, sorry, nie, mówcie co chcecie, ale dla mnie na normalu to nie jest żadne wyzwanie, kurde. No, na hardkorze, kurde, można z każdej chwili dostać strzała i po sprawie. I to jest fun wtedy. Tu nie ma emocji. Nie można swojego zabić niechcąco. I też to jest takie... Można strzelać jak dziki po prostu.
Bez namysłu. Hardcore jest jednak, ale to każdy lubi co innego, nie? Każdy lubi co innego.